To przejście dla pieszych należy do najbardziej niebezpiecznych w mieście. Ograniczona widoczność, wzniesienie, łuk i brak sygnalizacji świetlnej to można by powiedzieć bogaty pakiet utrudniający życie i kierowcom, i pieszym. Wyjechanie samochodem z ulicy Jana Pawła w Podchorskiego to również manewr niezwykle ryzykowny, szczególnie gdy chce się skręcić w lewo. Nigdy nie wiadomo, co i z jaką prędkością wyłoni się z załuku i podstawy wzniesienia. Od lat radni podnosili, że skrzyżowanie to wymaga korekt z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników drogi. W odpowiedzi podnoszono argument, że jadące pod górę samochody, szczególnie te ciężarowe, zmuszone do zatrzymania się na czerwonym świetle, będą w warunkach zimowych miały problem z podjechaniem na szczyt pagórka. Teraz ilość tirów przemierzających tę część trasy istotnie spadła dzięki obwodnicy miasta i wreszcie pojawiła się dobra informacja. Jak się dowiedzieliśmy, newralgiczne skrzyżowanie niebawem zostanie przebudowane. Przejście dla pieszych zostanie przesunięte i zaopatrzone w sygnalizację świetlną. Plan przebudowy zyskał już pozytywną opinię Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach i wsparcie finansowe z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Wartość prac oszacowano na 517 tysięcy złotych, przy czym fundusz wyłoży na tę przebudowę 400 tysięcy. Termin przebudowy zależy od efektów ogłoszonego przetargu. Według opublikowanej dokumentacji wykonawca będzie miał 240 dni od daty podpisania umowy na wykonanie robót realizowanych w systemie Projektuj i Buduj. Oferty w postępowaniu przetargowym można składać jeszcze przez 2 tygodnie, do 20 września.